Dziś jestem w nastroju do popracowania trochę nad swoją elastycznością, tym razem fizyczną, nie intelektualną. Chyba pójdę na zajęcia jogi. Byłem już nawet w pobliskim klubie, nazywa się Super Yoga, żeby zapytać: ile takie zajęcia kosztują? Mają tam dwa plany zajęć: podstawowy i plan próbny. Plan próbny jest dla tych, którzy chcą sobie trochę popróbować. Można przyjść na jakąkolwiek pojedynczą sesję treningową i kosztuje to 12 zł za godzinę ćwiczeń. A jeżeli spodobają się komuś takie ćwiczenia, to może wykupić kartę członkowską w klubie. Będzie to kosztować 20 zł za miesiąc. Przechodzimy wtedy do planu podstawowego, dostajemy zniżkę na sesje treningowe i za godzinę ćwiczeń zapłacimy tylko 8 zł. Wygląda interesująco, ale trochę jestem zdezorientowany, który plan mam wybrać. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to ile zapłacę w zależności od tego, na ile sesji pójdę? Dla ułatwienia obliczeń zdefiniujmy sobie zmienne. Powiedzmy, że t to będzie liczba treningów, na które pójdę w ciągu miesiąca, i powiedzmy, że k to będzie całkowity miesięczny koszt moich ćwiczeń. I przy pomocy tak zdefiniowanych zmiennych spróbujemy policzyć, ile zapłacę w każdym z tych planów w zależności od tego, na ile sesji w miesiącu pójdę. Zacznijmy od planu próbnego. Wygląda na trochę łatwiejszy do obliczeń. Tu będzie liczba sesji treningowych, a w drugiej kolumnie koszt. Zróbmy do tego tabelkę i zróbmy taką samą tabelę dla planu podstawowego. Liczba sesji treningowych całkowity koszt miesięczny. Zacznijmy od tego, że nie pójdę w ogóle na żadne zajęcia. Ile wtedy zapłacę? W planie próbnym no cóż, 12 zł za jeden trening. 12 razy 0 sesji, nic nie zapłacę. Mój koszt wyniesie 0. Zadajmy to samo pytanie przy planie podstawowym. Jeżeli korzystam z planu podstawowego i w danym miesiącu nie pójdę na żaden trening, w ogóle nie trafię do Yoga Studio ani razu, ile zapłacę. No cóż, 8 zł za zajęcia, nie idę na żadne zajęcia, więc za zajęcia zapłacę 0 zł. Ale będę musiał zapłacić 20 zł miesięcznej opłaty za kartę członkowską w klubie. Koszt miesięczny 20 zł, mimo że nie pójdę na zajęcia ani razu. No nie wygląda to zbyt dobrze. Okej, okay, ale zastanówmy się, co będzie, jeżeli jednak pójdę na jakieś zajęcia w miesiącu. Na przykład, jeden raz. Ile zapłacę w planie próbnym? Sprawa jest prosta. 12 zł za sesję, razy jedna sesja. Zapłacę 12 razy 1, 12 zł. Ile zapłacę w takim samym przypadku, jeżeli będę korzystał z planu podstawowego? 8 zł za sesję. Razy 1 sesja, czyli 8 razy 1 to jest 8 zł. Dodać koszt miesięczny 20 zł, czyli razem 28 zł. Zapłacę 20, dodać 1 razy 8, 28 zł. Ciągle ten plan podstawowy wygląda słabo w porównaniu z planem próbnym. Zobaczmy, co się stanie dalej. Pójdźmy jeszcze o jeden krok dalej. Zachęcam Was, żebyście sami też spróbowali przedłużyć te tabelki i policzyć je dalej w dół dla kolejnych liczb. Jeżeli pójdę dwa razy na zajęcia w planie próbnym, 12 zł za sesję, razy dwie sesje, równa się 24. Zapłacę 24 zł. Plan podstawowy, jeżeli pójdę na zajęcia dwa razy, 2 razy 8 zł za trening, razem 16 zł, dodać 20 zł, które muszę zapłacić za każdy miesiąc bez względu na ilość ćwiczeń, czyli zapłacę 2 razy 8, dodać 20. 16 dodać 20 równa się 36. Przynajmniej przy liczbie treningów, o których tutaj mówimy, plan próbny jest lepszy. Zastanawiam się, czy jest taki punkt, w którym plany zamieniają się miejscami, i jest odwrotnie i plan podstawowy jest tańszy od planu próbnego. Zastanówmy się może jeszcze, czy jest jakaś metoda, żeby przedstawić te wszystkie zależności bardziej algebraicznie żebyśmy mogli precyzyjniej to wszystko obliczać i podawać lepsze odpowiedzi. Jeżeli t to liczba zajęć w miesiącu, a k to koszt miesięczny, to jak możemy wyrazić plan próbny przy pomocy jakiegoś równania? Możemy napisać, że nasz całkowity koszt miesięczny w planie próbnym będzie równy 12 zł za sesję, czyli 12 zł Razy liczba treningów razy T. Czyli w planie próbnym koszt równa się 12 zł za sesję razy liczba sesji. Zróbmy to samo dla planu podstawowego. Jak możemy wyrazić to? Przy pomocy jakiegoś równania. Całkowity koszt równa się, obojętnie na ile zajęć w miesiącu pójdziemy, obojętnie czy pójdziemy czy nie, zawsze musimy zapłacić 20 zł miesięcznej opłaty to 20 nie zależy od niczego. Za samą decyzję uczestnictwa w tym planie na dzień dobry na początku każdego miesiąca płacimy 20 zł. Potem dodatkowo zapłacimy 8 razy liczba sesji. Razy T. No ciekawe rzeczy. Jak podstawimy pod T 0, to otrzymamy 20 dodać 8 razy 0, czyli 20. Jeżeli założymy, że T równa się 1, otrzymamy 20 dodać 8 razy 1, czyli 28. Jak widać, każda z tych liczb, te wszystkie t i k, spełniają to równanie. Tak samo tutaj, w planie próbnym, i możemy dalej ciągnąć te tabelki dla kolejnych t. Te równania też dlatego są fajne, że to równanie obejmuje wszystkie możliwe kombinacje w tym planie, a to równanie obejmuje wszystkie możliwe kombinacje w tym planie. W następnych dwóch filmach zbadamy możliwości wykorzystania tych równań do podjęcia decyzji, który plan jest dla mnie lepszy.